z reguły każdy pomyśli, że jest to jakieś miejsce na mapie. Owszem, jest to miejsce na mapie, bo zdjęcia zostały zrobione w określonym miejscu, niedużym, stosunkowo terenie. Ale tak naprawdę ta kraina to nie tylko takie miejsce fizyczne gdzieś tam na mapie, ale także taka kraina, która gdzieś tutaj sobie siedzi. I jest to kraina złożona z zasad, według których kieruje się przy robieniu zdjęć. Czyli tak jak gdyby mam swoją Holandię w głowie, mogę ją wszędzie zabrać, mogę dobrze zdjęcia zrobić gdzieś tam. W tej części Polski czy w innym kraju to też będzie, Holandia, bo też to mamy zdjęcia moje. Ja je myśliłem i zrobiłem je tak jak chciałem. Nie wzorowałem się na nikim. Każdemu tego rzeczy, żeby każdy robił zdjęcia przede wszystkim swoje. Bo na środowisko nigdy nie będzie tego. Z tego serdecznie życzę zaproszenia do mojej Holandii. Jeśli macie pytania, to chętnie odpowiem. Niektórzy odczytują Holandię jako błogą krainę boską. Tak. Czyli jednak definitywnie odchodzisz od tej nazwy. Ja myślę, że to wychodzisz z swojego imienia. Ale wiesz, tak dalej. Ale nie będę tego rozpowszechniał. Ci, którzy będą uważali inaczej, niech pozostaną. Bo to też. Interpretacja należy do widza. Tak, bo jeśli ktoś tak to chce zrozumieć, to ma to nie przeszkadzać. Oczywiście nie dajmy spokoju autorowi. Pomęczmy go trochę pytaniami, bo przypominam na każdym wernisażu, autorzy czekają na te pytania. Oni się specjalnie przygotowują długo do tych odpowiedzi. Dobra, dał mi tu kartkę. Ja nie będę wymował. Proszę, pytajcie o wszystko. Przepraszam, które z tych zdjęć jest zimowe ze śniegiem, a nie jest ze śniegiem? Troszeczkę nie rozumiem. Które jest zrobione w zimie, tak? Dlatego nie podpisałem. Nie, bo to ja wprowadziłem trochę może w błąd. Mówiąc, że ktoś uważał, że są wszystkie zimowe. To dlatego, że zieleń na zdjęciach podczerwieni jest pierwsza. No to teraz wyjdę. Już koniec. Jeszcze raz na końcu. Wszystkie są letnie. Ale większość na zdjęcia zrobię na blanko albo... To musisz wyjaśnić chociaż troszeczkę, o co chodzi z tą biedą na zdjęciu. Jak to powiedzieć? U mnie jest taka zasada w tym zakresie podczerwieni, niewidzialnym w zakresie światła, że wszystkie rośliny, które mają liście, części zielone, igły czy liście, one zawierają chlorofil, bardzo dobrze odbijają promieniowanie podczerwone. I w związku z tym zawsze na tym podczerwieni rośliny będą białe, tak jakby oszronione. One będą zawsze tak w stronie, gdzie to troszeczkę wyglądało, jak gdyby zdjęcie zostało zrobione w zimie. Jeśli na zdjęciu nie ma roślin, tylko na przykład jest to zdjęcie jakieś miejskie, gdzie nie ma roślin, jest tylko urbanistyka, architektura, te zdjęcia wyglądają bardzo podobnie jak zwykle zdjęcia czarno-białe. Mniej więcej to tak się przedstawia.